Rozdział drugi. Była godzina druga po północy. Przed mieszkaniem Hulatyńskiego czekała jak zwykle dorożka numer 13, rzucając na bruk ulicy wachlarzowate promienie światła z latarni. Pomiędzy latarniami w ciemności drzemał na koźle Tomasz, a konie zmęczone całodzienną jazdą drzemały także, zwiesiwszy łby na dół. Czasem tylko przestępując z nogi na nogę, uderzały kopytami o kamienie, a łoskot tego uderzenia rozchodził się echem po całej ulicy. Pokoje Hulatyńskiego na pierwszym piętrze były rzeczywiście oświetlone. Spóźniony przechodzień byłby przysiągł, że tam jakaś większa zabawa się odbywa. Tak często bywało, że w pokojach tych bankietowano do rana. Hulatyński miał dużo przyjaciół i lubił ich raczyć u siebie. Wczoraj dopiero był wspaniały bankiet. Dziś jednak, pomimo rzęsistego oświetlenia, pokoje były puste. Hulatyński sam jeden przechadzał się po nich, jakiś dziwnie zamyślony i poważny, co mu się rzadko zdarzało. Otwierał różne szuflady, schówki, wyjmował z nich świstki, listy, kawałki papierów, fotografie. Przeglądał to wszystko, potem darł w kawałki, miął w ręku i rzucał do kominka, na którym płonął jasny ogień. Niekiedy zatrzymywał się dłużej przy ogniu, przypatrywał się w głębokiej zadumie, jak płomienie obejmowały wężowymi skrętami różnobarwne papiery zapisane, jak wyginały się w palących uściskach płomieni, czerniały i ulatywały w górę, ozłocone po brzegach iskierkami ruchomymi i niknęły w ciemnym otworze kominka. Potem wracał znów spokojny do szuflad otwartych, powtarzając tę samą czynność z innymi papierami. Wypróżniwszy w ten sposób szuflady biurka, komody, szafy, przejrzał raz jeszcze wszystkie schówki i spojrzał wokoło, jak człowiek kończący ciężką pracę. Odetchnąwszy ciężko, powiedział sobie: tak, to już wszystko. Zmęczony usiadł, aby odpoczywać. Wyjął pugilares z bocznej kieszeni, wydobył z niego kilka banknotów postoreńskich, przeliczył je i schował na powrót, zatrzymując w ręku jeden, który zwinął i włożył osobno do kieszeni od kamizelki. Po chwili wstał, poszedł do szafy stojącej w głębi pokoju, nacisnął sprężynę wieka i wyjął ze skrytki pudło w safianowej oprawie, w którym na atłasowym, miękkim posłaniu połyskiwały błyszczące lufy pistoletów. Wziął jeden z nich do ręki, potem drugi. Oglądał je po kolei, próbował kurki, dmuchał w lufy, ważył w ręku, jakby wahając się niezdecydowany, który ma wybrać. Wreszcie wybrał jeden. Nasypał prochu, wpuścił do wnętrza ołowianą kulę, przybił mocno pakułami i pistolet włożył w kieszeń surduta. Safianowe pudełko zamknął, postawił na dawnym miejscu i zatrzasnął na powrót wieko od skrytki. Dokonawszy tych czynności, obejrzał się raz jeszcze po pokoju, jakby się namyślając, czy czego nie zapomniał, jakby żegnając wzrokiem ściany i sprzęty, wśród których przeżył tyle chwil przyjemnych i wesołych. Wspomnienia te zatrzymały go dość długo. Potrzebował pewnego przymusu, aby się rozstać z nimi. Na koniec prędkim krokiem wyszedł do przedpokoju. Zaspany lokaj Franciszek zerwał się na równe nogi i machinalnie, jeszcze niezupełnie przytomny, podał mu palto. Czy jasny pan prędko wróci? Zapytał wychodzącego. Nieprędko. Zgaś światło i możesz położyć się spać. Lokaj sprowadził go na dół ze świecą i otworzył bramę. Zgrzyt klucza w zamku obudził śpiącego dorożkarza, który co prędzej ściągał lejce i poprawił się na koźle. Na Starowiślną, rzekł Hulatyński, siadając do dorożki. Tomasz nie potrzebował bliższego objaśnienia. Wiedział, że na tej ulicy mieszka owa piękna pani, z którą pan jego się spotykał. Znał on niektóre szczegóły z tej sprawy.
Podobne rzeczy, gdyby się przytrafiły w niższej klasie, gorszyłyby niesłychanie. Ale dla panów Tomasz miał inną miarę sądu. Nie dziwił się więc niczemu, nie gorszył się niczem i był ślepy i głuchy na wszystko, co widział i słyszał. Zaciął konie i powóz potoczył się turkotem po bruku, rzucając w przelocie światło latarni na zamknięte bramy kamienic i spóźnionych przechodniów. Na Starowiślnej zatrzymał się przed jedną kamienicą, w której na pierwszym piętrze widać było światło za zielonymi storami. Hulatyński wysiadł spiesznie, wyjął klucz z kieszeni i zbliżył się do bramy. Nie otworzył jednak i po chwilowym namyśle, schowawszy na powrót klucz do kieszeni, wrócił do dorożki. Nie poszedł na górę, choć wiedział, że czekano tam na niego. Nie wiadomo, czy sobie, czy komu innemu chciał oszczędzić przykrości pożegnania. Gdzie mam jechać, proszę jasnego pana? Do Resursy? Nie, jedź przez Wiślną, za miasto. Rzekł, otulając się w palto, bo wiatr chłodny pociągał od rzeki. Tomasz, widząc, że się na dalszą jazdę zanosi, postawił budę, zamknął okna i puścił konie galopem. Noc była ciemna, wilgotna. Niebo zakryte brudnymi chmurami. Na polach tu i owdzie leżały jeszcze śniegi i bieliły się wśród ciemności, jak płachty porozrzucane. Wiatr szumiał gałęziami drzew stojących przy drodze. Hulatyński w pół leżąc puścił wodze myślom, które błąkając się samopas cofnęły pamięć jego do czasów pierwszej młodości, gdy jeszcze jako dzieciak wychowywał się w towarzystwie bon Francuzek i Niemek. Matkę pamiętał bardzo mało, odumarła go wcześnie. Ojciec nie zajmował się nim wiele, bo rzadko przebywał w domu, chyba gdy goście zjechali się do niego. Wtedy było huczno, wesoło, bo ojciec lubił się bawić. Tam tylko jeździł, gdzie mógł wesoło czas spędzić, z jarmarku na odpust, z imienin na wesele, to znowu za granicę do wód. Raz tylko, dłuższy czas, przez parę miesięcy, siedział w domu. Było to w czasie, gdy przywiózł dla syna nową bonę francuskę z zadartym noskiem, jasnymi, krętymi włosami i figlarnym uśmiechem. Hulatyński, choć dziecko wtedy, zauważył, że miała oczy jakby z buławatków wykrojone, a rączki małe, delikatne w dotknięciu jak listeczki i drobne paluszki. Pamiętał dobrze te paluszki, bo się nimi nieraz przy lekcji bawił i całował. Co kilka dni widział na tych drobnych paluszkach nowe pierścionki z najrozmaitszymi kamykami, które błyszczały jak gwiazdki. Później dowiedział się, że były to brylanty wielkiej wartości. Raz zobaczył u niej pierścionek, który widywał przedtem u ojca na małym palcu. Gdy jej zapytał, skąd ten pierścionek wziął się u niej, roześmiała się dziwnie i powiedziała, żeby nie był zbytecznie ciekawym, bo nie urośnie. Potem ludzie zaczęli mówić we dworze, że będzie miał nową mamę. Cieszył się bardzo z tego, ale nagle pewnego dnia Francuzeczka wyjechała, nie pożegnawszy się z nim nawet. Płakał po niej. Pobiegł do ojca z prośbą, żeby wróciła, co ojca w taki gniew wprawiło, że go wyrzucił za drzwi. Następnie przypomniał sobie guwernera, także Francuza, którego sprowadzono dla niego, gdy miał lat 16. Był to bardzo wesoły chłopak. Śpiewał po całych dniach przeróżne zabawne piosenki, które mu łatwiej wchodziły w głowę niż nauka. Jeździł razem konno, polowali na różną zwierzynę, a dopiero w chwilach wolnych od tych zajęć coś tam czytywali z historii lub z nauk przyrodniczych. Więcej jednak romanse i powieści dla stylu i wprawy w języku. Wesoły ów Francuz zawiózł go raz do miasta, żeby zobaczył cyrk. Młodemu chłopcu, który nigdy nie widział kobiet obnażonych, gorąco się zrobiło na ten widok. Goręcej mu jeszcze było, gdy się znalazł w towarzystwie tych dam, po widowisku w restauracji. Wprawdzie były już wtedy ubrane, jak każda inna przyzwoita dama, ale Adaś, to było jego imię,
Patrząc na nie, mimowoli uprzytomniał je sobie w myśli w kostiumach, w jakich je przedtem widział. Często potem robił wycieczki do miasta. Rozumie się w towarzystwie guwernera. Wesołe kobietki bawiły się nim wybornie przy kolacyjce. Nazywały go swoim małym. Ale kolacyjki takie kosztowały niemało i pensyjka, którą dostawał od ojca, wnet się wyczerpała. O nową nie śmiał mówić. Francuz znalazł i na to sposób. Powiedział mu, gdzie ojciec chowa kluczyk od pieniędzy. I wytłumaczył, że ani spostrzeże ubytku, bo tatko ma dużo pieniędzy. Jakoż istotnie ojciec długo nie spostrzegał, a Adaś był kontent, że mógł woltyżerkom zaimponować. Szczególnie jedną, Miss Betty, upodobał sobie najwięcej, płacił jej długi, kupował bransolety, kolczyki, chciał nawet uciekać z nią na koniec świata. Nieszczęściem jednak ojciec spostrzegł znaczny ubytek pieniędzy i kosztowności, a doszedłszy kto mu brał pieniądze, na co i za czyją namową, Francuza wypędził, jego zaś oddał do jezuitów na wychowanie. Był tam lat parę i porobił znajomości z synami arystokratycznych rodzin, co mu później ułatwiło wejście w progi tak zwanego wielkiego świata. Od koleżków swoich nauczył się jeszcze więcej niż od Francuza i Miss Betty. Burzliwe życie zaprowadziło go następnie do zimnych wód na kuracyją. Ojciec jego zachorował także w tym czasie na jakąś chorobę nerek, która zakończyła się śmiercią. Synowi niepełnoletniemu wyrobiono pełnoletność i oddano majątek w ręce. O tym majątku powtórne chodziły wieści. Wprawdzie w spisie notarialnym figurowała tylko suma 3x50 000, ale to był tylko majątek po matce. Starego Hulatyńskiego zaś nazywano powszechnie milionerem. Nikt nie przypuszczał, że hulaszcze życie ojca pochłonęło ogromną fortunę, a młody spadkobierca był tyle próżnym czy ambitnym, że nie zdradził tego sekretu przed ludźmi i pozwalał domyślać się Bóg wie jakich skarbów, odebranych ciepłą ręką od ojca. Pochlebiało mu to, że uchodził za milionera i zaczął żyć jak milioner. A że procenta nie wystarczały na takie życie, więc co rok dobierał sobie z gotówki. W ten sposób majątek jego zmniejszał się co rok. Nie robił sobie nic z tego i nie zmienił trybu postępowania. Trzymając się zasady, że lepiej żyć krótko, a dobrze, niż długo, a byle jako. Żył więc i używał, nie rachując się z wydatkami. Szalona hojność jego zwracała uwagę wszystkich. Jednała mu przyjaciół, uwielbiany był bohaterem w swoim rodzaju, którego palcami wskazywano na ulicy, o którym dziwy opowiadano w salonie. Ta sława odurzała go i szalała jeszcze więcej. Ułożył sobie w myśli, że będzie tak żył, dopóki będzie można. Dopóki mu starczy na wszystko, a gdy cały majątek wyczerpie się do dna, wtedy nić życia się przerwie i finita la commedia skończy jak meteor. Teraz właśnie doszedł do takiej ostateczności. Oprócz mebli wartujących do sprzedania z parę tysięcy, miał całego majątku jeszcze tyle, że mógł zapłacić służbę, mieszkanie i wyprawić luksusową biesiadę dla przyjaciół. O tej biesiadzie miejscowe gazetki rozpisywały się szeroko, wygłaszając na rzecz jego szumne panegiryki, w których było o iście staropolskiej gościnności, uczcie wierzynka i tak dalej. Uczta owa odbyła się wczoraj. Dziś po niej zostało mu w pugilaresie zaledwie kilka setek. Z tych jedną odłożył dla dorożkarza za ostatnią jazdę w życiu. Reszta miała wystarczyć na koszt pogrzebu. Przygotował się do tego aktu z drobiazgową dokładnością. Popalił, jak widzieliśmy, listy, fotografie, rewers, aby śladu nie było jego interesów i stosunków. Porozdawał kosztowniejsze cacka w upominku znajomym. Przygotował nawet piśmienne zeznanie, że umiera z własnej woli, aby kogoś nie posądzono po jego śmierci. Nie wymienił tylko powodów, który go do tego skłonił, zostawiając ludziom szerokie pole do domysłu.
Zeznanie to w kształcie listu miał przy sobie. Wszystko było w porządku. Skończył rachunek z ludźmi. Przechodząc myślą wszystkich znajomych, dziwił się sam sobie, że między nimi nie było ani jednej osoby, ku której byłoby mu tęskno w tej chwili, z którą by mu było żal się rozstać. Bawił się w ich towarzystwie doskonale, ale jednak rozstawał się bez żalu, bo żadna nie zapisała się głębiej w jego pamięci i sercu. Z całego życia hucznego, hulaszczego nie zostało mu nic, co by było warte łzy, wspomnienia serdeczniejszego. Całe życie przebyte wydawało mu się dziwnie pustem, bez treści. Dlatego rozstawał się z nim na zimno, delektując się myślą, że niedługo będzie koniec wszystkiemu. Zdrów i jeszcze pełen sił jechał na własny pogrzeb. W jednej osobie był sędzią, co podpisuje wyrok śmierci, katem, co wyrok spełnia i delinkwentem, na którym będzie spełniony. Miejsce egzekucji wybrał za miastem, aby umrzeć bez świadków. Aby nikt nie usłyszał ostatnich jego jęków, nie usiłował go ratować, wszystko obmyślił na zimno, z odwagą żołnierza idącego do boju. Śmiało spoglądał śmierci w oczy, bo życie nie miało już dla niego wartości po stracie pieniędzy. Nie było już czym podtrzymywać płomienia w pełnym blasku, więc należało go zdmuchnąć od razu, aby nie było swędu i długiego konania. Upatrzył sobie od dawna na spełnienie tego czynu świerkowy las bielański. Gdy więc dojechali do karczmy pod tym lasem, kazał woźnicy zatrzymać się i wysiadł. Masz, rzekł wciskając mu w rękę banknot stureńskowy. Nie mam drobnych, dodał szybko, widząc, że dróżkarz ze zdziwieniem spojrzał na banknot przy świetle latarni. Porachujemy się później. Karczma zamknięta, może zapukać, rzekł Tomasz, gubiąc się w domysłach. Nie trzeba, odpowiedział Hulatyński. I ty wracaj do miasta. Jak to? Jasny pan nie wróci? Wrócę później. To zaczekam. Głupiś, będziesz czekał do rana. A choćby, jak pan każe? Ja ci każę, żebyś jechał, bo się nie doczekasz. Bądź zdrów. Powiedział te słowa ostro, krótko, aby przerwać od razu rozmowę, która go niecierpliwiła. I puścił się ścieżką w głąb lasu. Tomasz patrzył za nim, nie rozumiejąc nic z tego, co się działo. Wydawało mu się dziwnym, że taki wielki pan wałęsa się po nocy w lesie jak włóczęga. Skąd jemu to przyszło? Myślał sobie. Wtem jest jakaś nieczysta sprawa. Albo mu się rozum pomieszał. Kto wie? Dodał z trwogą. Wielkim panom od zbytków i dobrego jedzenia często się w głowie przewraca. Tylko on na wariata nie wyglądał. Po chwili znowu zaczął mówić do siebie. Niech on sobie co chce mówi, ja tak i zostanę. Jak mu zimno dokuczy, to on tu w dyrdy przyleci. Przed karczmę nadciągnęli Żydzi, jadący na jarmark. Zrobił się ruch, w oknach szynkowni błysnęło światło. Tomasz wyjął worek spod siedzenia, dał koniom jeść i poszedł do karczmy na kieliszek gorzałki dla rozgrzania. Nie mógł jednak dosiedzieć w izbie, niepokój o pana wyciągał go znów na drogę. Stanął na ścieżce wiodącej do lasu i nadsłuchiwał, wpatrując się w ciemności. Wiatr świszczał i gwizdał po lesie, uderzając co chwila niedomkniętą okiennicę na strychu karczmy. Poruszał skrzypiącym żurawiem nad studnią. Chmury goniły się po niebie jak duchy, odsłaniając kiedy niekiedy kawałek księżyca. Coś pogrzebowego i smutnego było w jego bladym połysku. Tomaszowi aż się niedobrze zrobiło koło serca. Jakieś dreszcze niemiłe zaczęły mu chodzić pod skórą. Gdzie to bolasł na taki czas, na takie błoto? Mruczał. Ci panowie mają czasem dziwne fanaberyje. Roboty im się przebiera, nie wiedzą już co wymyśleć. Wtem w głębi lasu rozległ się strzał. Tomasz zdrętwiał z przerażenia. Od razu przyszedł mu na myśl pojedynek. Nieraz już woził różnych panów na takie awantury. Ale to bywało w dzień, w czas rano, nigdy w nocy.
Nikt po ciemku przecież nie strzela, chyba rabuś albo zły człowiek. A może spotkał wilka i strzelił dla postrachu? To przypuszczenie wydało mu się najprawdopodobniejszym i uspokoiło go trochę. Wtem, naraz z wiatrem, nalatującym od lasu doszedł go jęk stłumiony. Nie namyślając się dłużej, Tomasz puścił się prosto przez zagony ku lasowi, w tym kierunku, skąd go jęk doleciał. Biegając zadyszany tu i tam, wreszcie pod skałą, na kupie szczerniałego śniegu, znalazł swego pana leżącego i charczącego. Przy niepewnym i mdłem świetle księżyca zobaczył twarz jego bladą, krwią oblaną. — Na rany boskie, co się panu stało? — zapytał, nachylając się nad nim i chwytając go rękoma. Naraz urwał, po prawej jego ręce namacał ciepłą jeszcze lufę pistoletu, która mu odpowiedziała na pytanie. Poczciwy Tomasz zdrętwiał z przerażenia. — Bój się pan Boga, coś pan zrobił. Czy to się godziło? A toż to grzech wielki. Hulatyński nie odpowiadał. Leżał z przymkniętymi oczyma, bo nie śmiał patrzeć w oczy doróżkarza. Wstyd i upokorzenie, jakiego doznawał w tej chwili, pomarszczyło mu czoło w ponure fałdy. Nie wstydził się czynu, którego się dopuścił, tylko swojej niezgrabności. W stanowczej chwili ręka widocznie zadrżała, albo pistolet szarpnął i strzał wyszedł bokiem, rozerwawszy policzek. Tego nie przewidział. Dobij mnie! Wybełkotał niewyraźnie, bo krew zalewała mu usta i mówić przeszkadzała. A czy ja to zbój jaki? Niechże mnie ręka boska broni. Pan Bóg widać łaskaw na pana, skoro nie dopuścił stracenia duszy i ocalił pana. Pociecha ta przeraziła rannego. Obiecywano mu życie, kiedy on śmierci pragnął, bo dalsze życie było według jego pojęcia niepodobieństwem. Zostaw mnie! Idź precz! Zawołał gwałtownie, bo perswazyje Tomasza i jego obecność drażniły go. Nie wiedział jeszcze, co pocznie z sobą, chciał jednak pozbyć się natrętnego świadka. Ale Tomasz nie dał się tak łatwo odpędzić. Psa postrzelonego nie minąłby obojętnie na drodze. Cóż dopiero jego, któremu zawdzięczał swój los, swoje szczęście. Płacząc, zaczął go po rękach całować i uspokajać. Niech się pan nie martwi, mówił. Ludzie się nie dowiedzą o tem. Tomasz umie milczeć. Zawiozę pana do siebie. Moja służyła w szpitalu i umie obchodzić się z ranami. Wygoi się i nikt nie będzie wiedział. Hulatyński już nie słyszał tych wyrazów. Upływ krwi odebrał mu przytomność. Tomasz z przestrachem spostrzegł to i wziął się do ratowania. Przyłożył śniegu na twarz dla zatamowania krwi. Obwiązał chustą. Robił to bardzo niezręcznie, bo był niewprawny i ręce trzęsły mu się ze wzruszenia. Ale ostatecznie obwiązał jako tako i owinął szalem. Ból i zimno ocuciły chorego i jęczał cicho. Tomasz wziął go na ręce jak dziecko i zaniósł do powozu, a potem noga za nogą ruszył do miasta.